Pomyślałam, że skoro mam dzisiaj taki trochę wolny dzień, wolny od jakichś tam obowiązków, powiedzmy gorszych i lepszych, że nagram dla Was jeszcze jeden filmik. Haul już był, a teraz chciałam Wam nagrać filmik taki, których serię tych filmików oglądałam u Maya The Bee. Bardzo mi się spodobały. Chodzi o zużyte opakowania, konkretnie jest to denko słodyczowe i są to słodycze po prostu, które jadłam, wegańskie bądź niewegańskie, to znaczy one są wegańskie składem, ale nie wszystkie mają ten znaczek o tym, że są wegańskie. Tak więc w skrócie chciałabym Wam opowiedzieć, co ostatnio udało mi się zjeść. Tutaj wszystko trzymam w opakowaniu od Cookie Crisps, które kiedyś dawno bardzo lubiłam. Potem przestałam je jeść i teraz niedawno odkryłam, że one właśnie składem wegańskie są. Także jeśli ktoś ma chęć, Cookie Crisps, chyba każdy wie jak smakują. Ja bardzo je lubiłam, naprawdę. Kiedyś je traktowałam jak ciasteczka, potem je jadłam trochę z mlekiem, teraz ostatnio. A teraz chyba wrócę znowu do tej wersji ciasteczkowej. Dobra, to by było to. Powiem Wam, że ja zjadam bardzo dużo kisieli, czy jakkolwiek. Pokażę Wam opakowanie czterech z nich. Te dwa to są biedronkowe. Ten też jest kupiony w Biedronce, aczkolwiek tych nie polecam. To znaczy, mi one zupełnie nie smakują. Żeby było ciekawie, moja teściowa je uwielbia, właśnie te wersje frugo. Także to wszystko jest kwestia smaku. Ja najwięcej zużywam tych z doktora Oetkera, ja je najbardziej lubię. Powiem Wam, że najbardziej mi smakuje opcja bez kawałków owoców, przynajmniej ja takie najbardziej lubię. I truskawkowa, ta z doktora Oetkera, to jest moja ulubiona. Także jak trafia się na promocji, to kupuję sobie kilka sztuk. Co więcej, nie wiem, czy mogę zaliczyć do słodyczy orzechy. To są orzechy makadamia. Ja je kupuję najczęściej w Biedronce, najczęściej jak są w promocji, ponieważ to niewielkie opakowanie, w którym znajdowało się 75 gramów tych orzeszków. Kosztowało coś koło 8 zeta, także to jest całkiem sporo, uważam. Ale one są bardzo smaczne, tylko przestrzegam Was, żeby nie przyszło Wam do głowy karmić swoich pupili tymi orzechami, ponieważ z tego co czytałam, są one dla nich trujące. Dobra, i co więcej? Aha, był jeszcze słonecznik z takich przekąsek słońszych, powiedzmy. To była solona. Był całkiem niezły, on mi smakował, aczkolwiek to nie jest coś, co ja bym mogła jeść w kółko, bo chyba to jest dla mnie za słone. Kurczę, koty coś tam działają, no ale dobra. I co ja tu jeszcze mam? Aha, czekolada. To była czekolada jakaś tam wegańska. Ja ją dostałam w prezencie. Ona przyjechała do mnie z Irlandii. I powiem Wam, że to chyba jedna z najgorszych czekolad, jakie jadłam, także nie polecam tej czekolady. Nie wiem, no po prostu mi ona nie smakowała. Dla odmiany pokażę Wam tutaj czekoladę, którą zgapiłam u Mai właśnie, którą ona polecała. Ja jej bardzo długo szukałam, nie mogłam jej nigdzie znaleźć, aż w końcu pojawiła się w Biedronce. Jestem przeszczęśliwa, ona kosztuje jedyne 2,59 i to jest najsmaczniejsza czekolada, jaką kiedykolwiek jadłam. Także polecam Wam, to jest czekolada z masłem orzechowym i ona jest właśnie wegańska. Ostatnie dwa batoniki tutaj mam i pudełko po ciastkach, także to już będzie tylko chwila. Ten był z buraka, całkiem smaczny, aczkolwiek nie powalił mnie. I ten również widziałam u Mai. Maja polecała tą wersję i wersję kokosową. Ja go znalazłam w Tesco. Powiem Wam, że kokosowe nie kupowałam, bo ja nie lubię wiórków kokosowych, ale skusiłam się na tą i naprawdę nie żałuję, bo to jest jeden z najsmaczniejszych batoników, jakie kiedykolwiek jadłam. Także jeśli będziecie mieli okazję, to polecam Wam z całego serca te kawałki, chciałam powiedzieć kokosa, kakao, które są w środku w tym batoniku. No naprawdę trzeba tego spróbować, jest naprawdę super. No i to pudełko po ciasteczkach, które wczoraj wykończyłam. Zjadłam do końca, tak powinnam powiedzieć. To są takie ciasteczka o w takim kształcie i
One też składem są wegańskie, także one w smaku są takie korzenne, także też nie każdemu będą smakować. Ja polecam, bo bardzo smaczne, są różne wersje, tylko trzeba sprawdzać, wiadomo, skład, jak we wszystkim. I to by było mniej więcej na tyle, mam nadzieję, że coś zgapicie, coś Wam się spodoba, coś spróbujecie. Czekoladę tą polecam z całego serca. No i oczywiście cookie crisps, ale to wiadomo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!